Siema, z tej strony Michael i zapraszam Was na zapowiedź 11. kolejki Ekstraligi 2020. Pierwszy mecz tej kolejki odbędzie się w Lesznie, gdzie przyjedzie GKM Grudziądz. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami zakończyło się wynikiem 48-42 dla Unii Leszno w Grudziądzu. A transmisję tego meczu będziemy mogli obejrzeć w Eleven Sport 1, a pierwszy bieg o godzinie 18. Skład gospodarzy to tradycyjnie Emil Sejfudinow, Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała, Jamon Lindsay, Piotr Pawlicki, Szymon Schlauderbach oraz Dominik Kubera. Natomiast skład Grudziądza to Niki Pedersen, Krzysztof Buczkowski, Kenneth Bier, Przemysław Pawlicki, Artem Oguta, Damian Lutarski oraz Denis Zieliński. No i raczej albo Krzysztof Buczkowski, albo Przemysław Pawlicki będą zastąpieni przez Krystiana Pieszczka. To jest moje zdanie. No i w tym meczu raczej cudu nie będzie i stawiam na pewną wygraną gospodarzy 55-35. W drugim spotkaniu tej kolejki Stal Gorzów pojedzie do Włókniarza Częstochowy. Pierwszy mecz między tymi drużynami zakończył się wynikiem 49-41 dla Stali Gorzów. O 20.30 zobaczymy pierwszy bieg, a transmisja w Eleven Sport 1. Skład Włókniarza Częstochowy to Rune Holta, Jason Doyle, Fredrik Lindgren, Paweł Przedpełski, Leon Madsen, Mateusz Świdnicki oraz Jakub Miśkowiak. Skład Stali Gorzów to Szymon Woźniak, Krzysztof Kasprzak, Anders Thompson, Bartosz Marzlik, Nils Christian Iversen, Rafał Kaczmarz oraz Wiktor Jasiński. No i za Krzycha Kasprzaka skoczy raczej Jack Holder, a za Nilsa Christiana Iversena będzie raczej ZZ-ka, choć nie wiem, jak tam wygląda ta sytuacja dokładnie. No jeśli Gorzów chce jeszcze myśleć o playoffach, chce w nich jechać, to muszą po prostu wygrać ten mecz, choć ja jestem zdania, że będzie 49-41 dla Włókniarza Częstochowy, czyli 2 punkty dla Częstochowy i bonusu nie zdobędzie nikt, bo taki sam wynik był w Gorzowie. Niedzielne ściganie zaczniemy meczem Rowrymi kontra Motor Lublin, gdzie pierwsze spotkanie między tymi drużynami zakończyło się 59-31 dla Motor Lublin. Pierwszy bieg o 16.30, a transmisja w Sport Plus. Skład Rowrymnik to Kasper Wuryna, Wacław Milik, Sergej Łogaczow, Mateusz Szczepaniak, Robert Lambert, Kamil Nowacki oraz Mateusz Tudzież. Natomiast przyjezdni z Lublina to Paweł Miesiąc, Grigori Łaguta, Matej Żagar, Jarosław Hampel, Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampard oraz Wiktor Trofimow. No i ja obstawiam, że Motor Lublin wygra te spotkanie 50-40. Ostatnie spotkanie tej kolejki odbędzie się w Zielonej Górze, gdzie zawita Betar Sparta Wrocław. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami zakończy się wynikiem remisowym. Pierwszy bieg zobaczymy o godzinie 19.15, a transmisja w Sport Plus. Skład Falubazu to Antonio Lindbeck, Martin Waculik, Piotr Protasiewicz, Michael Jebsen-Jensen, Patryk Dudek, Fabian Ragus oraz Norbert Krakowiak. Drużyna Spartan to Maciej Janowski, Maksym Drabik, Bartosz Sużytek, za którego raczej pojedzie Chris Holder, Max Frick, Tajło Finden, Gleb Czugunow oraz Michał Sużytek. No i myślę, że to spotkanie bezproblemowo wygra Falubas Zielona Góra. Otóż będzie to wynik 51-39. I to było na tyle, jeśli chodzi o tą 11. kolejkę. Dzięki za oglądanie. Cześć.